Dzień dobry, dzisiaj są z nami pani poseł Anna Wojciechowska, pan Irneusz dzienisiewicz, dzienisiewicz, przepraszam, radny miejski, kolejny pan radny miejski, pan Rafał Karaś oraz pan Konrad Krupiński. Temat to wybory do Europarlamentu. Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Może zanim o wynikach, to zacznijmy od frekwencji. Może na początku pani Anna Wojciechowska. Pani poseł, okręg wyborczy numer 3, frekwencja 35 i 32 słabo? No, mogłoby być lepiej, a oczywiście aczkolwiek e, myślałam, że może być też jeszcze gorzej. Także ten, te, ta frekwencja w miarę w miarę, tak jak na nasze województwo, e, takie mogliśmy oczekiwać. No. Nasze województwo jest trochę odrębnie traktowane przez politykę, jesteśmy trochę troszeczkę odizolowani od tej wielkiej polityki krajowej, już nie mówię o światowej, no i ludzie mniej interesują się zagadnieniami politycznymi, ale całe szczęście, że i te 35% mieliśmy frekwencji. Pan Irynausz Dzienisiewicz, pytanie do Pana. Czy ta frekwencja pokazuje, że warto odrobić lekcje i znaleźć receptę na to, aby ta frekwencja w przyszłych wyborach była wyższa? Jeśli tak, to jaką? Oczywiście frekwencję należy określić bardzo krótko. Katastrofa. W mieście np. na przykład 32,6%. Żeby frekwencja była wyższa, wybory muszą budzić jakieś emocje. Tak jak miało to miejsce 15 października. Frekwencja w kraju 75%, w Ełku, blisko 65%. To była frekwencja godna e, społeczeństwa, e, które jest zaangażowane w procesy demokratyczne. W tym przypadku niestety m, temperatura wyborów, e, sama kampania, wszystko to było na tyle e, mało efektowne i na, mało, na tyle mało interesujące, że, że wyborcy nie poszli do wyborów. No i też informacja do polityków, którzy mają wpływ na kalendarz wyborczy, nie można ustawiać trzy razy w ciągu kilku miesięcy wyborów. Z tego jednych, jedne wybory samorządowe w wielu miejscach były wyborami podwójnymi. To zniechęcało wyborców, nawet nas, kandydatów, o czym też dziś będziemy o tym mówili. Pan Konrad Krupiński. Panie Konradzie, nie ma pan takiego wrażenia, że przeciętny mieszkaniec tutaj okręgu numer 3 w ogóle nie, nie do końca wiedział, po co mu ewentualny przedstawiciel w europarlamencie? Panie redaktorze, drodzy mieszkańcy, tak jak tu przedmówcy mówili, problem to jest bardzo niska frekwencja, ale to pokazuje po prostu zniechęcenie społeczeństwa do polityki i do tego, jak polityka w, 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 trafia ich życie, tak? Jeżdżąc po terenie, po województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, to tak naprawdę ludzie mają obrzydzenie do polityków i do tego, jak traktują obywateli. I to jest też taki przykład buntu i sprzeciwu. Jednak uważam, że to jest zła droga, bo. Ci niezdecydowani, te 70%, jeżeli wybrałoby się na wybory, to te wybory, które są uważam jedne z ważniejszych, bo 80% przepisów, które obowiązują nas, powstają tam. Jak się jeździło w terenie, to ludzie nie wierzą w to, że wchodzi dyrektywa budynkowa, że wchodzi zakaz zakupu samochodów spalinowych, inne rzeczy. Wszyscy mieszkańcy uważają to za aberrację, że to jest abstrakcja. Można powiedzieć, że jak się o tym mówi, to uważają, patrzą jak na płaskoziemca. Troszeczkę liczb. W okręgu numer 3 liczba uprawnionych do głosowania to 1 960 434 osoby. Liczba kart ważnych to 692 375 sztuk. Można powiedzieć, że głosować poszła co trzecia uprawniona osoba. Pan radny Rafał Karaś. Panie radny, może Pana zdaniem receptą na to, aby ta frekwencja w przyszłych wyborach do europarlamentu była wyższa to jakieś bonusy profrekwencyjne albo zwiększona kampania jakaś edukacja no bo warto wiedzieć o tym że europoseł ma wpływ na to co się dzieje w regionie w którym jest wybierany Szanowni państwo panie redaktorze przede wszystkim na początku proszę mi pozwolić króciutko podziękować wszystkim tym osobom które do wyborów poszły Chciałem podziękować przede wszystkim wszystkim wyborcom prawa i sprawiedliwości, którzy zagłosowali na nasze listy, na naszych kandydatów, na nasze kandydatki. To po pierwsze. Po drugie natomiast chciałem powiedzieć, że wybory, te, ale i każde inne, jest to święto demokracji. W ostatnich wyborach samorządowych mieliśmy bardzo wysoką frekwencję, co pokazuje, że Polacy są ży, żywo zainteresowani i chcą do wyborów chodzić. Niestety, tendencja jest taka, że do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tendencja jest zawsze niższa, z tym musimy się troszkę pogodzić, tak jak powiedział pan redaktor, najważniejsza jest edukacja, pokazywanie i pokazywanie tego, że realny wpływ na polskie sprawy także są w Parlamencie Europejskim. Dla porządku z naszych rozmówców w tych eurowyborach startowali pani Anna Wojciechowska, Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska, wynik to 15706 głosów, pan Irena Dzienisiewicz, Lewica, 648 głosów. Pan Konrad Krupiński, Konfederacja Wolność i Niepodległość 13 582 głosy. Pan Rafał Karaś nie startował, prezentuje tutaj Prawo i Sprawiedliwość. Mamy już pewniaki, czyli wiadomo, kto w Europarlamencie będzie. To pan Jacek Protas, pan Maciej Wąsik, takie były oczekiwania może teraz tutaj zacznie pan konrad. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować dla mojej rodziny za wyrozumiałość i wsparcie, bo w czasie kampanii zastąpili mnie w głównie pewnie w obowiązkach gospod w gospodarstwie. I bardzo serdecznie rolnikom, bo mój start to była forma protestu, którą rolnicy prowadzą od lutego-stycznia na drogach, i to była kolejna forma protestu, że niestety wybierz rolnika, nie urzędnika i czas wziąć sprawy w swoje ręce, bo mamy dość, jako rolnicy, hipokryzji i obłudy polityków, którzy do wczoraj obiecywali, że stoją przeciwko zielonemu ładowi przeciwko religii klimatyzmu Unii Europejskiej, a dzisiaj je pokazują. No dzisiaj wpis post ministra gramatyki, który mówi, że jest za hodowlo, za zakazem hodowli zwierząt futerkowych, to po prostu kolejny przykład hipokryzji. Do wyborów, co innego po wyborach, szara rzeczywistość. Z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim rolnikom, którzy i mieszkańcom regionu, którzy oddali na mnie głos z województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. Jest to olbrzymi mandat zaufania i siła do dalszych działań, żeby zatrzymać i żeby Polska była normalna Polska. Skończyć z bandą unijnych urzędników, którzy decydują, mówią rolnikom co mają siać, emerytom nakazywać, ocieplać, gdzie emeryci nie mają tak naprawdę na życie i na leki. Pani poseł Anna Wojciechowska, pani poseł, jak pani widzi ten wynik Platformy Obywatelskiej tutaj w naszym regionie? No, oczywiście bardzo się cieszymy z tego wyniku. E, bo od 10 lat e, żeśmy wygrali wybory do Europarlamentu i nasza jedynka, pan Jacek Protas jest właściwym kandydatem na to miejsce. To jest znany samorządowiec, olbrzymim doświadczeniem, bardzo aktywny poseł Platformy Obywatelskiej. Także jesteśmy z tego bardzo dumni, bardzo szczęśliwi. I ja również chciałam podziękować wszystkim swoim wyborcom. No, ten wynik rzeczywiście jest bardzo zadowalający. Bardzo, bardzo dziękuję i, i dołożę wszelkich starań, żeby nie zawieść Państwa zaufania. Dziękuję. Panie Irnausz Dzienisiewicz, wynik lewicy. Wynik lewicy, jeśli chodzi o wybory ogólnopolskie, to 6 i 30 procenta. Następnie dziękuję wyborcom, że e, mimo wszystko e, znalazła się grupa kilkuset tysięcy Polaków, która e, lewicę poparła. Natomiast. E, Drugi raz dziś użyję słowa katastrofa, bo tak należy określić wynik lewicy. Jest on, w mojej ocenie, całkowitą porażką. Spowodowaną tym, że lewica zmieniła się w partię wielkomiejską. W dużych miastach lewica uzyskuje kilkunastoprocentowe wyniki wyborcze. Tuż przed programem sprawdziłem i faktycznie Warszawa, Poznań, Wrocław to przyzwoite kilkunastoprocentowe poparcie dla lewicy. Natomiast polsce powiatowej. Czyli tu, gdzie my jesteśmy, gdzie jest większość wyborców, lewica jest tak naprawdę już poniżej 5%, więc jest to poparcie nie gwarantujące już nad przekroczenia progu wyborczego. Krótko mówiąc, lewica musi wrócić do korzeni, do myślenia o potrzebach ludzi żyjących tu w Polsce powiatowej, do tego, żeby sobie przypomnieć o tym, że jest coś takiego jak klasa średnia, która bardzo jest właściwie w tej chwili y, głównym y, obiektem ponoszącym koszty y, y, spo, społeczne związane i z ekonomią, y, i nie tylko z ekonomią. Dodatkowo należy też dodać, że y, lewica zbyt wiele czasu poświęca na, ja to określam taką tęczową rewolucję y, za, mało, za mało czasu na przykład, y, albo nie przebija się ze swoim przekazem, związanym chociażby z. Y, edukacją, ze służbą zdrowia. Wiele zmian, wiele zmian należy wprowadzić. Ten wynik to bardzo zimny prysznic dla wszystkich ludzi lewicy, e, zmuszający nas do wyciągnięcia wniosków. Mam nadzieję, że w przyszłości wniosków właściwych. Pan radny Rafał Karaś, wyniki ogólnopolskie wyborów do europa, Europarlamentu, przepraszam, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to 36,16%. Jak to skomentować? Szanowni Państwo, tak jako przedstawiciel prawa i sprawiedliwości, ale także jako politolog Uniwersytetu Gdańskiego, chciałbym Państwu powiedzieć o trzech rzeczach. Po, po pierwsze, podstawowy wynikający ze statystyk jest to niezmała 1% różnicy między Koalicją Obywatelską a prawem i sprawiedliwością. To jest różnica iluzoryczna, znikoma lub mała. Po drugie, Szanowni Państwo, to, na co trzeba zwrócić uwagę, to wzrost znaczenia partii prawicowych w Polsce, bo zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Konfederacja uzyskały wyniki bardzo dobre. To też stanowi o pewnym trendzie. Można byłoby także to rozszerzyć na trend europejski. I trzecia, trzecia rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, także jest to, mówiąc tak kolokwialnie i w przenośni, wchłanianie przystawek przez rząd Donalda Tuska, ponieważ zarówno Trzecia Droga, jak i Lewica tracą, mocno straciły. No i to już jest kwestia jest tych partii do przemyślenia, czy chcą w tym rządzie istnieć, czy chcą funkcjonować. No bo jeżeli ta tendencja się utrzyma, to po prostu obie partie na scenie politycznej przy następnych wyborach mogą się nie utrzymać. Jeżeli chodzi o wynik Prawa i Sprawiedliwości, Szanowni Państwo, jest on bardzo dobry, zadowalający, bo w momencie, proszę... Przypomnieć sobie, jak Platforma Obywatelska oddawała władzę, oddawała ją po prostu w Niesławie, miała wynik bardzo słaby. Teraz, w momencie najważniejszym, kiedy można powiedzieć, można przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że jest to wynik kulminacyjny i najwyższy Platformi, jaki może mieć, bo teraz przed Platformą są bardzo trudne decyzje decyzje związane z, z wojskiem, czy zechcą kontynuować politykę prawa i sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wzmacnianie wojska. Czy zechcą wzmacniać granice z Białorusią? A przecież Państwo doskonale pamiętacie, że ta decyzja Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o budowę zapory, była bardzo negatywnie komentowana. Także przed rządem Platformy Obywatelskiej są bardzo trudne decyzje. My natomiast ze swojego wyniku jesteśmy bardzo zadowoleni i cieszymy się z niego zarówno w Polsce, jak i w naszym powiecie. Konfederacja Wolności i Niepodległość to trzecie miejsce w kraju, 12,08% procenta. To wynik świetny, dobry, ale czy spodziewany? Pan Konrad Krupiński. Panie redaktorze, myślę, że wynik jest bardzo dobry, ale każdy liczył na lepsze. Ale widać tendencję, że społeczeństwo zwraca, tak jak tu przedmówca mówił, na prawicę i na racjonalność i na normalność, tak? Piękny przykład tego, że czemu pan redaktor pytał, czemu tak mało ludzi poszło do wyborów? Czy w mediach publicznych, czy w radiu były debaty jedynek głównych partii rządzących, Niestety w Wolsztynie była zorganizowana debata przez rolników. Niestety żadna partia głównego nurtu, czy PIS, czy PO, nie miała odwagi przyjść na spotkanie z rolnikami, aby usłyszeć prawdę. Rolnicy, mieszkańcy mają dość hipokryzji, obłudy, to, że granica do tej pory mur był zły, teraz jest mur dobry, to, że Zielony Ład był zły, teraz jest dobry, czy na odwrót. Ludzie liczą i patrzą. Pamiętają TikToki, gdy Premier Tusk mówił, że z Ukrainy wjeżdża ukraiński towary niespełniające normy europejskich. Jakoś do tej pory nic z tym nie zrobił. Granica była zła, robiona przez PiS. Teraz rozbudowana przez nich jest już dobra. Wtedy byli biedne matki z dziećmi pływające tydzień przez rzekę imigranci. Teraz są już bandy imigrantów, a żołnierze zginęli. Żołnierz zginął. Tutaj widzę, że chce się odnieść do tego pani posłuch Wojciechowskiej. Tak, bardzo, bardzo, dziękuję panie redaktorze. No ja byłam, jak kobieta taka, starałam się być pogodna i łagodna w, w swoich wypowiedziach, ale widzę, że tutaj koledzy troszeczkę... Poruszają te tematy, do których powinnam się odnieść. Po pierwsze, chciałam bardzo przeprosić za wybranie pana Wąsika u nas, w naszym regionie, bo to jest wstyd i hańba, że taka osoba, która była wystawiona z jedynki przez prawo i sprawiedliwość, weszła w ogóle do Europarlamentu. Po, po drugie, jeżeli chodzi o y, kampanię samą, no to nie to, że PIS oczy miał y, moment taki niesławy, tylko po prostu rzeczywistość weryfikuje. Y, to, to były y, y, udowodnione postępowania i są i które będą miały następny tryb rozwijający. Po trzecie, jeżeli chodzi o zaproszenia do rolników, bardzo trudno się z rolnikami rozmawia, to ja wiem najlepiej, bo byliście Państwo moimi gośćmi, też chciałam Państwa bardzo i, i rozmawialiśmy przez półtorej godziny, ale później czy na TikToku, czy w mediach, były powycinane fragmenty rozmów i zmanipulowane te całe wypowiedzi i Pan doskonale o tym wie, Jeżeli Pani jeżeli mówi, chodzi, że proszę, ekoschematy to są ja ekosystemy, no no to kompetencja rozmowy rozmowy, ja no, pani Pani Także proszę przeczytać dokładnie i nowy, i, i zielony ład, o co chodziło, bo w ogóle nie rozumiecie chyba do końca. Pani nie rozumie, Natomiast co to jest zielony ład, co to jest polityka 50 Proszę Pani poseł, proszę nie wmawiać, ale rozmawiamy, dyskutujemy, też nie mam dyskutujemy, prawo powiedzieć. dyskutujemy, bo jak Pan mówił, to ja, nie nie ja nie krzyczę, no to ja Panu nie no, krzyczę, ja Panu nie przerywałam, pani, pani, więc pozwoli mówi, mi Pan poseł, wypowiedzieć. Mówi, Także to, to, to było po drugie, że jeżeli chodzi o sam mur, jeżeli mur, który kosztował prawie 2 miliardy złotych, a wystarczy. Kolewadkiem podnieść do góry i przez niego przejść. Więc wiadomo, że ten mur nie był wad tych pieniędzy, które zostały na niego wydane chodzi o samo bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nasze teraz będzie podniesione. To, że dzieci były przerzucane przez granicę, to Państwo również wiecie, bo są Może ludzie, którzy hipokryzji. to robili, eee, i bezpieczeństwo nasze będzie wzmocnione. I my stawialiśmy w tych wyborach na bezpieczeństwo na bezpieczeństwo ekonomiczne na bezpieczeństwo militarne na bezpieczeństwo energetyczne i dlatego, żeśmy te wybory wygrali. E, także proszę uderzyć się w pierś i, i, i spojrzeć realnie na to, co się wokoło dzieje. Także e, Platforma Obywatelska na pewno ma bardzo trudne przed sobą wyzwania, ale my tym wszystkim wyzwaniom sprostamy, e, bo, bo e, wzięliśmy się już dzisiaj do pracy. Od dzisiaj e, rząd ma swoje posiedzenie w Białymstoku ze względu na bliskość granicy, gdzie jest spotkanie wszystkich wojewodów strefy wschodniej. Naszego kraju. Co do debaty, pani poseł, to tylko koleżanka z lewicy miała odwagę przyjść i usiąść i debatować. I brawa dla jedynki z lewicy, Ale bo miała odwagę. Niestety, jedynka, jedno, jedynka z, P z PO ani z pis, ani z PiS nie potrafiła przyjechać, ani inne osoby. No niestety, nie mieli odwagi rozmawiać z rolnikami. To, że rolnicy mówią prosto. I konkretnie, i twardo. Niestety nie są hipokrytami i wiemy, kto mówił, jak głosował w Unii Europejskiej za Zielonym Ładem, który chce nas zniszczyć i mieszkańców tego regionu. I to są pokłosie tego, jaki ma wynik Konfederacja i inne partie. Niestety Ale w całej Europie. Nie Europ poszli na wybory. Proszę nie mówić, że na, nie nie poszli, nie poszli. No jak nie poszli? Jak? miasto, 30 Jeżeli, proszę pani, pani otrzymała poseł tylko 15 tysięcy, a ja jako rolnik niezrzeszony 13. Ale ja nie no robiłam to żadnej kampanii. Ja też nie robiłem, bo mam no, gospodarstwo. Robił, tak? Nie mam tak, niestety. Był pan u mnie w biurze przed samymi proszę wyborami Proszę pani poseł, my nie mamy takich budżetów Jakie ma, mają partie Niestety uśmiechnięta Polska my była w każdej wiosce na, na płocie no. My płacimy sami za swoje Ta, wybory Ja robiłem za Ta. swoje, pani zapartyjny. Teraz ja zapytam o co innego nie ma pan, pan radny Ireneusz Dzienisiewicz Jak ocenić wyniki i trendy z innych państw Europy Po tych wyborach Niemcy, Węgry, Francja Proszę e, Troszeczkę popatrzyłem sobie o poranku e, Jak to się ułożyło Generalnie w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim zostanie zachowany status quo z drobnymi przesunięciami. Partie, Partia Ludowa, ugrupowania lewicowe w niektórych krajach traciły, w niektórych zyskiwały. Różnice w mandatach są tak naprawdę plus minus do 10 w poszczególnych frakcjach, nawet, nawet i często mniejsze. Więc myślę, że większość w tej chwili ta liberalna, centrowa i lewicowa utrzyma, zostanie utrzymana w Parlamencie Europejskim. Najprawdopodobniej, bo, bo jeszcze, jeszcze wyniki z Państw różnych spływają. Ja chciałbym zwrócić uwagę na Eurosceptyków, bo tak, tak zwykło się określać ugrupowania, tak jak u nas chociażby Konfederacja, my tak troszeczkę zapominamy, jak to było kiedyś. W tej chwili takie poruszenie, świetny wynik Konfederacji, 12% to jest naprawdę dobry wynik, ale w Polsce już mieliśmy prawie 16% wynik Ligi Polskich Rodzin w tego typu wyborach, więc to już miało miejsce. To samo ugrupowanie 5 lat później już praktycznie nie istniało. I tak faktycznie też jest w Europie. Spojrzałem na wynik niemieckiego EFD, wielkie poruszenie, że EFD zrobiło świetny wynik w Niemczech, zyskało europosłów. No tak, ale w stosunku do wyborów parlamentarnych AfD straciło poparcie. Na pewno zmieniło się też sporo w państwach skandynawskich, tam też ugrupowania eurosceptyczne straciły, zyskały dużo we Francji. Krótko mówiąc, w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o funkcjonującą większość, niewiele się zmieni. Jak już to wszystko spłynie, to najprawdopodobniej pewien, pewne kierunki polityczne, pewne działania zostaną utrzymane, aczkolwiek. Na pewno korekty, jeżeli chodzi czy o Zielony Ład, czy o politykę migracyjną, zostaną wprowadzone, no bo nie można też ignorować sygnałów napływających chociażby z Francji czy z Polski. Pan radny Rafał Karaś, jak EUK lub region mogą uzyskać dzięki temu, że wybrali danego europosła? Proszę. Proszę Państwa, tak może słowem wstępu chciałem jeszcze podziękować tutaj dla Państwa, że mogliśmy zrobić ten dzisiaj taki poranek wyborczy, można rzecz powiedzieć. Jestem przekonany, że wszystkim nam, tak jak tu siedzimy, bo i panią poseł Wojciechowską i kolegę Dzienisiewicza i tutaj kolegę Kondrada w jakiś sposób się znamy i z niektórymi miałem okazję współpracować w Radzie Miasta. Wierzę, że my mimo tych różnic y, wszyscy po prostu pragniemy jak dla Polski jak najlepiej. I jestem też przekonany i wierzę bardzo mocno w to, że takie spotkania, właśnie takie różnice przecież rozmawiamy w dobrej intencji. I Podsumowując i odpowiadając na pana pytanie, uważam właśnie, że dlatego powinniśmy głosować na kandydatów lokalnych, na kandydatów stąd, dlatego, że są to ludzie, którzy reprezentują nasze interesy i dlatego cieszy mnie, że osoby, które tutaj są dzisiaj z nami w studiu osiągnęły tak dobre wyniki, bo to znaczy, że euczanie głosowali po prostu na swoich. Zapytam jeszcze o to, czy nie mają Państwo takiego wrażenia, że przeciętny wyborca może w pewien sposób myśleć takim schematem? Były wybory do parlamentu, tutaj naszego polskiego, teraz były wybory do parlamentu europejskiego. Ci, którzy dostali się do rządu, przepraszam, do parlamentu polskiego, później startowali do europarlamentu. I czy nie ma. Nie macie Państwo takiego wrażenia, że część wyborców mogła pomyśleć tak, ojej, ja wybierałem tą panią, tego pana, żeby reprezentowali moje sprawy tu w Polsce. A oni tymczasem po wygranych wyborach, gdzie dostali się już gdzieś, tutaj do parlamentu polskiego, startują nagle do tego w Brukseli. Czy to Państwa zdaniem nie może budzić u tych ludzi takiego skojarzenia? Czuję się oszukany. Proszę Pan Radny Reneusz Dzieniewicz. Bardzo fajnie, że pan ten temat poruszył. Polityka to gra zespołowa, szczególnie gdy mamy me, e, ordynację proporcjonalną, metodę DONTA w różnego rodzaju wyborach. E, to powoduje, że e, należy złożyć listę składającą się z osób, które mają szansę. W przypadku wyborów do Europarlamentu są to tylko i wyłącznie liderzy i to tylko silnych ugrupowań, a pozostali, a pozostali to, to tacy ludzie, którzy e, wspierają listę. I. U mnie motyw startu był bardzo prosty. Poproszono mnie z ugrupowania, żebym po prostu swoją osobą wsparł ugrupowanie. Zaznaczyłem, że nie będę w stanie prowadzić kampanii wyborczej, bo przed chwilą skończyłem kampanię samorządową. Ta propozycja padła dosłownie trzy tygodnie po wyborach samorządowych, więc nie jestem w stanie znaleźć ani środków, ani czasu na, na prowadzenie kampanii. Niemniej, Daje człowiek swoje nazwisko, swoją osobę na listę, żeby ugrupowanie wesprzeć, bo tak wygląda właśnie praca zespołowa. Pan Konrad Krupiński, pan startował, o ile ja pamiętam, z dziesiątego miejsca na liście, a wynik świetny. Proszę powiedzieć, to pan poszedł do polityki czy polityka przyszła do pana i pan stwierdził czas coś zrobić? Panie redaktorze, niestety, jak kończyłem studia, wróciłem na gospodarstwo z myślą, że będę tym się zajmował cały czas. Niestety e, antyrolnicza. Polityka Unii Europejskiej, jak i kolejnych rządów, piątka dla zwierząt, teraz Zielony Ład spowodował to, że niestety jako rolnicy musimy wziąć sprawy w swoje ręce i mamy dość hipokryzji, obłudy polityków, którzy przed wyborami w kampanii obiecują nam złote góry, a po wyborach robią z nas po prostu idiotów. I to jest taka forma sprzeciwu i protestu, że niestety musimy iść sami do polityki i pilnować interesów rolników i Polaków z tego regionu. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować rolnikom, którzy zmotywowali mnie do tego startu i tego wyniku. Widać to po wyniku całej konfederacji, że jednak polska, polska racja stanu, interes Polaków jest ważniejszy niż bycie Europejczykiem. Cieszy mnie z tego miejsca, że Róża Turn niestety po tylu latach wyleciała z Brukseli. W końcu ludzie zobaczyli, jak głosowała za jakimi dyrektywami, które uderzają w Polaków, skoro sama w kampanii mówiła, że jej największym patriotycznym sukcesem to było to, że stworzyła ładowarkę do wszystkich telefonów i tym się szczyci, i że jest Europa i konie Polko. Na tym będziemy już wobec tego kończyć. Drodzy Państwo, dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.